Kochani, dzień dobry, Kasia się kłania z Hatchatowni. Chciałabym Wam powiedzieć, że dzisiaj jest dzień, w którym spotkam się ze stylistkami, żeby opowiedzieć im o nowej kolekcji. I jak wiecie, co sezon jest u nas coś nowego. Ostatnio zaproponowałam aksamitkę z łączeniem z tyłu i będzie ten sposób łączenia taśmy kontynuowany też w tym sezonie. Tym razem niebieski spotka się z taką błękitną taśmą i razem z tym beżowo-granatowym kapeluszem i zielono-turkusowym będą tworzyły serię Kolory Morza po to, żeby w miesiącach letnich przejść do kapelusza błękitnego, czyli kolor nieba, i kapelusza żółtego. Bo jeśli lato, no to musi być słońce, żeby błękit był jeszcze bardziej widoczny. A w międzyczasie też chciałabym zaproponować ulubionego Indiego w wersji wiązanej, z też bardzo modnym błękitem, i kapelusze różowe, też wiązane, fedorkę i Indiego wiązanego. To są rzeczy, które będę Wam polecać w tym najbliższym czasie. Mam nadzieję, że Wam się podobają. Zapraszam do oglądania. Kapelusze Panamy są, już się dla nas produkują w dalekim Ekwadorze, bo tym razem będziemy mieć prawdziwą Panamę z liści palmowca. Dlatego one muszą do nas przyjechać z tak daleka, ponieważ u nas palmowca nie ma, dlatego też nie może być polskiego surowca na takie kapelusze, a że bardzo, bardzo zależało mi na jakości, to tym razem postawiłam na ściągnięcie takich cudeńek z bardzo daleka. Ten kapelusz będzie też w różowym kolorze i w klasycznym kremowym w wersji z ciemną, klasyczną taśmą i z klasyczną główką, więc mam nadzieję też, że panowie znajdą coś dla siebie. Zapraszam serdecznie. Hatchatownia jest gotowa na oglądanie wiosny. Trzymajcie kciuki, żeby była to fajna wiosna. Pozdrawiam serdecznie.